Fajnie, że jesteś. Zapraszam Cię na nowy filmik, w którym wykonamy trzeci makijaż paletą Abstrakcja Doncelity. Jeśli nie widzieliście wcześniej, wykonałam dwa makijaże, które wyświetlą Wam się tutaj, ale postanowiłam wykonać trzeci, żeby ta paleta nie była gorsza od paletki Make Up Revolution, która powstała we współpracy z Kitulcem. Tam zrobiłam trzy makijaże, więc tutaj też pokażę Wam, jak wykorzystać tę paletę na trzy sposoby. Jeśli filmik przypadnie Wam do gustu, no to może nagramy czwartą wersję, dajcie mi koniecznie znać. Kilka słów przypomnienia o palecie. Jest to paleta Abstrakcja, która powstała we współpracy Glam Shopu z Doncelitą, czyli z Martą. I jest to paletka 9 cieni do powiek, w których znajdziemy zarówno cienie matowe, lekkie satynki, ale też turbopigmenty. Więc naprawdę paletka jest bardzo kolorowa, bardzo ładna, idealnie pasuje, po prostu wpada w moje gusta. Więc dzisiaj będziemy w trzecim makijażu ich używać. W pierwszym makijażu wykonałam coś bardzo mocnego, dość mocnego. W drugim było leciutko, ale był akcent na kreskę. Zobaczymy, co wyjdzie w dzisiejszym makijażu, więc jeśli jesteście ciekawi, to ja się do Was zbliżam i zaczynamy. I na załamanie powieki nałożę cień Margaretkę, czyli ten piękny różyk. Nałożę go dość takim puchatym pędzelkiem. To jest Hulu P64. Naprawdę bardzo go lubię. Jedyną wadą tej palety, ale to już wiecie z poprzednich filmików, jest to, że po prostu ona nie ma lusterka, więc trzeba się posiłkować zewnętrznym źródłem, ale to nic, dam radę. I ja sobie tą właśnie różowy cień, to będzie prosty makijaż, różowy cień blenduję i nakładam na załamanie powieki. Jak widzicie, dojechałam sobie tutaj do połowy. Dlaczego wy tego nie widzicie tak bardzo intensywnie, jak to jest w rzeczywistości? Dojechałam sobie tutaj do połowy i będę się właśnie tutaj skupiać i będę rozcierać ten cień. Cienie z Glam Shopu, maty szczególnie, rozcierają się znakomicie. Gotowe. To jest nasza baza. Teraz mniejszym i bardziej precyzyjnym pędzelkiem na zewnętrzny kącik nałożę ten cień Alohe, czyli ten piękny fiolet, bardzo delikatnie tutaj w sam tylko zewnętrzny kącik, żeby lekko go przyciemnić i potem będziemy rozświetlać resztę powieki. Jak widzicie, kolorowy cień już mamy. Teraz zajmijmy się dolną powieką i na dolną powiekę również powędruje Margaretka, czyli cień, który nakładałyśmy w załamanie powieki. Robię sobie taką chmurkę. Nakładam też pędzlem, którym nakładałam ten cień Alohe, więc na pewno troszeczkę mi się go tutaj przyniesie, ale właśnie fajnie. Tak to wygląda. Teraz użyję glitter primera z NYXa, ponieważ będę nakładać te turbopigmenty, a one mi się potem w ciągu dnia te drobinki mi się osypują, tego za bardzo nie lubię. Więc przy pomocy właśnie glitter primera troszeczkę je okiełznam, nakładam je na ten glitter primer na część, gdzie nie mam cieni, troszeczkę na ten fiolet, żeby wszystko ładnie mi się połączyło. Ok. I tak, lecimy od chyba wewnętrznego kącika i w wewnętrzny kącik powędruje Apollo. Będę to nakładać palcem. Bardzo delikatnie, bo jak naprawdę te turbopigmenty są bardzo mocne, ale też się dość mocno mogą sypać. No i wklepuję, ponieważ jak mam glitter primera, no to wiem, że one mi zostaną na miejscu. Wklepałam prawie tutaj na całą tą powiekę, na cały ten obszar powieki, którego nie malowałam cieniem. A teraz, tu mam wszystko lusterko, a teraz tym cieniem Omk Omk, czyli tym na dole, jego nałożę na środek powieki, żeby coś się działo. On ma też bardzo ładny kolor, taki lekko różyku, ale ma też złotą bazę, więc bardzo ładnie połączy mi się z tym cieniem w wewnętrznym kąciku z jednej strony, a z drugiej połączy mi się też spoko z tym fioletem zewnętrznym. I też delikatnie wklepuję. No i łączy to. Tak to wygląda.
Szczerze, ja bardzo subtelną różnicę widzę między właśnie cieniami Ong Ong a Apollo, ponieważ ten Ong Ong ma tylko taką właśnie takie różowe, jakby się odbija na różowo, ale też ma złotą bazę, więc one są bardzo podobne. No i teraz zabieram znowu w dłoń margaretkę i mój pędzelek, którym robiłam załamanie i po prostu sobie wszystko tutaj połączę i wyrównam. Robię to delikatnie, ponieważ jeśli najedziecie pędzlem na te drobinki turbopigmentu, to one Wam tutaj latają, jak widzicie. Ja już tutaj mam na twarzy. Nie wiem, czy coś... O, tu na nosie. Nie wiem, czy to zobaczycie. Ja sobie to potem ściągnę. Ale trzeba naprawdę delikatnie to robić. Pędzlem, którym sobie pudrowałam twarz, wszystko sobie tutaj delikatnie ściągnę. Okej. Tak prezentuje się skończony makijaż. Ja sobie teraz wytuszuję rzęsy, no i pokażę Wam efekt końcowy. Oczywiście, jeśli chciałybyście, żeby ten makijaż był jeszcze mocniejszy, a oko jeszcze bardziej podkreślone, no to oczywiście czarna kreska tutaj jak najbardziej może być. Możecie również wykonać, tak jak pokazywałam Wam w poprzednim filmiku, kreskę tym cieniem środkowym, czyli tym królewiczem. Również bardzo ładnie podkreślicie sobie oko i ono stanie się jeszcze bardziej ciekawe. Ale ja zostawiam dzisiaj tak, tuszuję rzęsy i do Was wracam. I tak prezentuje się skończony makijaż. Jak widzicie, oko jest bardzo ładnie podkreślone, błyszczy, ale zewnętrzny kącik również jest widoczny. Bardzo podoba mi się ten makijaż i naprawdę bardzo serdecznie polecam Wam tą paletę, bo jest naprawdę bardzo fajna. Jeśli lubicie ciepłe odcienie fioletu, różu, to naprawdę będziecie z niej zadowolone. Jeśli jednak zapytacie, co mam na ustach, bo to mam bardzo fajne połączenie. A mianowicie ostatnio testuję pomadki do ust i to jest combo, który naprawdę mi się podoba i które optycznie powiększa usta. I tak, bazą jest matowa pomadka z Affect, ona jest taka satynowa w odcieniu Simplicity, piękny odcień, idealny na co dzień. Natomiast ona jest właśnie satynowa, lekko zastyga, więc na ustach mamy efekt matu, który nam nie przesusza ust, co jest bardzo ważne. A na górę nakładam sobie ten błyszczyk Nude Look Shine Gloss z Golden Rose. Mój odcień to jest numerek 04 Peach Nude. Jest prawie identyczny i wygląda to tak, bardzo mi się podoba, ale wróćmy do oczu. Jak widzicie, naprawdę makijaż jest taki bardzo ładny, wiosenny, rozświetlony, z błyskiem. Mam nadzieję, że Wam się ta propozycja spodobała i że ją odtworzycie. Jeśli chcecie więcej jeszcze inspiracji paletą Marty, to dajcie mi koniecznie znać. Ja już się z Wami żegnam, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!